Witam ponownie Adrian Stankowski. No Jak widzieliśmy w, w materiale wstępnym dzisiaj dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W studiu witam gościa, pan Jan Kowalski, dyrektor biura programu Niepodległa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczmy krótki materiał przygotowany przez, przez instytucję, której dyrektorem jest pan na nasz gość. Panie dyrektorze, na początek takie podstawowe pytanie: Może w ogóle po co nam barwy narodowe, po co mamy czcić flagę? Jak wytłumaczyć młodemu człowiekowi, który akurat tak mu się zdarzyło, że nie jest kibicem żadnej tam z dyscyplin sportowych, po co nam duma z naszego godła, z naszej flagi? Symbole narodowe to jest coś, co nas identyfikuje. Mówimy teraz o otwartości granic, o przemieszczaniu się bezproblemowym zresztą taką mamy możliwość w ramach, w ramach Unii Europejskiej, gdzie, gdzie jeździmy de facto, nie mając świadomości, że przekraczamy tę granicę, a mając swoją flagę biało-czerwoną, swój hymn, swój godło, właśnie z okazji dnia flagi, z okazji świąt narodowych możemy się identyfikować ze swoim krajem, z którego powinniśmy być dumni. No właśnie, a po co nam ta duma z własnego kraju, bo to jest tak, że, a może jesteśmy w jednej Unii, już w ogóle nie ma granic, to może sobie e, zaczniemy chodzić z tą unijną flagą zamiast polskiej. No, szczególnie będąc w biurze programu Niepodległa, e, warto podkreślać o tej historii. No 100 lat, 101 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. W tym roku możemy powiedzieć, że... Jutro święto Konstytucji, 3 maja, które 100 lat temu pierwszy raz było świętowane. Już po pół roku odzyskaniu przez Polskę niepodległości to święto było odzyskane. Przez 123 lata wcześniej Polska no, nie miała swoich granic, nie miała swojej tożsamości. Z niczym się nie identyfikowała. To byli ludzie, którzy jakby ciągle walczyli o tą swoją przynależność. Myślę, no tak jak każdy z nas chce mieć swój dom rodzinny, do którego wraca. Dom, w którym się czuje bezpiecznie, no po to nam są te granice, po to są te symbole narodowe, żeby dzięki temu czujemy się bezpiecznie i czujemy się u siebie. Po raz pierwszy flaga biało-czerwona pojawia się w obrocie prawnym w 1830 roku podczas powstania listopadowego, 31 dokładnie, czy podczas powstania listopadowego, ale już w, w czasie uchwalania Konstytucji 3 maja już używano barw biało-czerwonych jako polskich barw. Już pojawiały się te, te symbole, te barwy, ale to, to bierało się też stąd, że korona... Królów naszych była obfitowała w kolory bieli i, i czerwieni ale de facto formalnie możemy mówić o kolorach białych i czerwonych no już znowu wrócę 100 lat temu e, sejm ustawodawczy który, który uchwalił uchwalił formalnie kolor biały i czerwony no wcześniej to nie, zna, nie znajdowało swoich norm prawnych też pewnie były takie czasy kiedy się jeszcze nie mówiło o normach prawnych tylko tylko była przynależność pewnej chorągwi symbolu do. do do władz, czy wcześniej do króla. Ale co ciekawe, w drugiej Rzeczpospolitej to definiowano te czerwień jako kolor amarantowy w, w treści ustawy. To nie było czerwone, tylko amarantowe. Dlaczego amarantowy? Dlaczego amarantowy? No, dlaczego amarantowy? no to, to są te zaszłości z dawną koroną, koroną królów. Tak jak teraz nasza flaga nie jest biała i czerwona, no tylko jest to amarant czasem porównywany do karmazynu, a biel to też nie jest biel formalnie, tylko kolor śnieżnobiały. Myślę, że w dzisiejszych czasach mamy tą pewną łatwość, bo załącznik do ustawy mówi o, o kolorach zgodnych z techniką drukarską i techniką graficzną, czyli kolorach, które są zapisane w numerach. Aha. jak należy postępować z flagą, bo to, 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 to czasami jest dużo nieporozumień. Jak my prywatnie powinniśmy postępować z flagą? Chcemy wywieścić to i to jak to zrobić, żeby to zrobić poprawnie? Pierwszy, po pierwsze musimy mieć świadomość, że flaga biało-czerwona to jest prostokąt. Nie, 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 nie starajmy się tworzyć kwadratowej flagi, no bo to już nie jest, nie jest flaga. Po drugie, Flaga, którą wywieszamy, musi być czysta, musi być uprana i powieszona z, z odpowiednią godnością. To znaczy, że koniuszek tej flagi nie może wpadać w kałuże, nie może przesuwać się po ziemi czyli nie może się ta flaga, flaga brudzić. Ta flaga też nie może być postrzępiona. Jeżeli wywieszamy flagę na, w naszym oknie, na naszym domu, to, to ta flaga musi być na specjalnym drzewcu. Często to jest porównywane do zwykłego kija, tak? ale ten drzewiec musi być czysty, nie, może, nie można nic do tego drzewca przyczepiać. Przed naszym domem możemy ustawić maszt. Na tym maszcie ta flaga może wisieć, ale nie możemy tego masztu stawiać na naszym domu, bo to jest już zarezerwowane dla instytucji państwowych. A ym, co zrobić w przypadku kibiców, którzy no, często obrazek piszą tam, widzę na, na, na polskiej fladze, czy nazwę miejscowości, to jest dopuszczalne? To jest, to jest działanie nielegalne. Ale y, polska policja za to nie daje mandatów. Straż Miejska nie chodzi po domach, nie szuka, gdzie, gdzie jest napisane coś po fladze i, i nie daje mandatów. Ale musimy mieć świadomość, że to jest nielegalne. Rok temu była prowadzona akcja Narodowego Centrum Kultury o niepisaniu na fladze. My też no, przy okazji tej akcji komunikujemy, żeby. Zarezerwować te kolory biało i czerwone same dla siebie, żeby nic na nich, na nich nie pisać. Ja pamiętam taką scenę z kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy mały chłopczyk poprosił go o autograf na biało-czerwonej fladze i pan prezydent spędził sporo czasu, żeby znaleźć inny zamiennik na tej, tej biało-czerwonej fladze i wytłumaczyć małemu chłopcu, że odmawia nie dlatego, że, że go jakoś lekceważy, tylko na biało-czerwonej. Na fladze nie można niczego malować. Dlaczego to jest niewłaściwe? No, do, dobry symbol, że edukujemy społeczeństwo od najmłodszych pokoleń i że nawet w tym pędzie kampanii, pan prezydent jakby, To było poza zna, kamerami zna, dodam, znalazł, bo to... znalazł szansę i możliwość to, o, o tym, żeby, 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 tą, żeby nie napisać po fladze. E, flaga biało-czerwona powinna być zarezerwowana sama dla siebie. E, bo Musimy z pewną godnością traktować nasze symbole narodowe, tak samo jak polskiego hymnu, nie zmieniamy sobie zwrotek, bo nam się coś zrymowało, no, tak samo z biało-czerwoną flagą, nic na niej dodatkowo nie piszemy, no bo już ustaliliśmy, że ta flaga jest biało, biała i czerwona. Tak samo jak na fladze często pojawia się godło. Na tej części białej, ale to też jest tylko zarezerwowane dla specjalnych e, wydarzeń. Czy biało-czerwona flaga z Godłem, to już jest bandera. I tej bandery używają e, statki morskie, czy prezydent RP reprezentując, reprezentując kraj za granicą, czy też porty lotnicze, ale no, nie możemy tej flagi wieszać na naszym domu, no bo wtedy nasz dom by się stał statkiem morskim. Tego byśmy nie chcieli, ale tak się zastanawiam nad tym, co, co, co się dzieje, jak, jak taką flagę no, nam się zniszczy, czy już jest stara i trzeba ją, to co, ją możemy tak wyrzucić do śmietnika? No, nie dopuszczajmy do tego, żeby biało-czerwona flaga znalazła się w śmietniku. Jest, jest specjalne rozporządzenie, co w takiej sytuacji należy zrobić. Po pierwsze, należy. Rozporządzenie jest. Tak, tam. tak. Nikt też, też się w tej sprawie wypowiadał. E, po pierwsze, należy kolor biały i czerwony ze sobą rozdzielić. No i już wtedy automatycznie to już nie jest flaga, tylko dwa materiały o dwóch różnych kolorach. E, po drugie, według, według wedle tego rozporządzenia, należy te te dwie części spalić. Żeby, żeby nie lądowała flaga w śmietniku, Oczywiście nie chcę nikogo zachęcać do tego, żeby w swoim bloku yy, nagle organizował palenie yy, dwóch materiałów flagi, już nie mówię flagi, tylko dwóch materiałów, które były flagą, no, żeby nie dopuścić do pożaru, ale tak mówi rozporządzenie. Nawet pilnujmy tego, że jeżeli nasze dzieci dostały w szkole czy w przedszkolu materię papierową, białą-czerwoną flagę, lub zrobiły, no ta flaga się poniszczyła, pogięła, skończyły się obchody, chcemy się tej flagi pozbyć, nawet zróbmy takie rytualne rozcięcie tej flagi. Pokażmy dzieciom, że, że to już nie jest flaga, tylko to są dwa, dwa kawałki papieru: biały i czerwony. Pokazujemy tutaj tweety różnych osób, które łączy ten hashtag. Moja flaga, ja mam wrażenie, że to się staje no, coraz bardziej popularne. Zarówno na Twitterze, jak i co ważniejsze, w realu tych flag jest coraz więcej. W ramach kampanii naszej zachęciliśmy wszystkich, żeby biało-czerwoną flagę. Wieszać w swoich oknach, na swoich domach, zrobić zdjęcia, jak wieszamy flagę, czy jak ta flaga wisi, dodać hashtag moja flaga i hashtag niepodległa. No tuż przed, tuż przed naszą rozmową dowiedziałem się, że hashtag moja flaga znalazł się w top 10 hashtagów dzisiejszego dnia w Polsce. Co nas bardzo cieszy, że, że Polacy nie tylko wywieszają tą flagę, ale też się tym chwalą, pokazują swoim kolegom, czy nawet sąsiadom, że ta flaga wisi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Telewizji Republika był pan Jan Kowalski, dyrektor biura programu Niepodległa. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja za chwilę zaproszę państwa, zapraszam państwa na serwis informacyjny, który poprowadzi Piotr Kieraga. Do zobaczenia.